Robię stolarze, po gówno robią, wezmę zaliczkę, zniknął jak Frodo. Mam ja na wymiar, nie są przygodą. Dziepiony poziom. Jeszcze niedawno prawie za darmo robili szafkę pod umywalką. Teraz nie bardzo, teraz nie warto. Do małych robót to się nie garną. Czasami tęsknię za panem Andrzejem, co przebija całą pensję. Ale nikt jak on nie trzymał pił tak pewnie. Po drugiej setce był dobry, ale uciął se palec. Nie robię stolarzy, bo gówno robią, a płacić trzeba im słono. Jak się umawiasz, to nie przychodzą, choć dają słowo. Nie robię stolarzy, bo gówno robią, wezmą zaliczkę, zbytną jak Frodo. Mable na wymiar, nie są przygodą. Dziepiony poziom. Daję ci słowo, że zmieści się w terminach. Pół roku później kuchni nadal nie ma. Pomierzył i dostał siano, olał tą pracę i tak zostało. Dzwonię, bo nie wiem czy żyje, horror jak w pile. Choć piły nie używano, wiem. Pojadę na firmę odebrać zaliczkę i będzie to przykre. Zobaczymy wtedy, kto gra pierwsze skrzypce. Przeprosi na piśmie. Nie robię stolarzy, bo gówno robią, a płacić trzeba im słono. Jak się umawiasz, to nie przychodzą, choć znają słowo. Nie robię stolarzy, bo gówno robią, wezmą zaliczkę, znikną jak Frodo. Meble na wymiar, nie są przygodą. Dziepiony poziom. Są też uczciwi, ale nie często. Trafić na typa jest bardzo ciężko. Kiedy już trafisz, bierzesz go w ciemno i dbasz jako dziecko. Wiem, że to zrobi, bo to stolarz jeden na milion. I oby to wreszcie nam pykło. To stolarz jeden na milion i oby to wreszcie nam pykło. Nie lubię stolarzy, bo gówno robią, a płacić trzeba im słono. Jak się umawiasz, to nie przychodzą, choć dają słowo. Nie lubię stolarzy, bo gówno robią, wezmą zaliczkę, znikną jak Frodo. Meble na wymiar, nie są przygodą. Dziepiony poziom.